Cześć, witajcie na kanale Riser w nowym odcinku, w nowej serii, w nowej grze Shattered Skies. Jest to gra, której możecie nie kojarzyć, możecie jej nie znać praktycznie chyba, no prawie nikt jej nie nagrywał, kilka osób nagrało kilka odcinków, ale jest to fajna gra, która niedawno w zasadzie wyszła na Steam, mówiłem wam już o niej na streamach. Ja za nią zapłaciłem 65 zł na G2A, dorwałem naprawdę super okazję, bo na Steamie kosztuje aż 25 euro, czyli 100 zł, czyli dużo, dużo, dużo taniej udało mi się kupić. Link do G2A macie w opisie. Krótko opisując tą grę, co to jest. Moim zdaniem to jest takie połączenie trochę Army, Exile Moda, trochę H1Z1 i oczywiście takich innych gier tego dewelopera, czyli na przykład Warzy, Infestation i tego typu gry, bo to jest ten sam deweloper. I tutaj ogólnie to mamy coś takiego jak Open World, czyli sandboxowy świat, bardzo, bardzo duży zresztą, skupiony na PvP, na FPS, na survivalu jakimś, czyli na przykład chodzimy do miasta, przeszukujemy to miasto, mamy karabin, mamy jakąś tarczę, mamy jakieś jedzenie, możemy craftować, przy czym spotykamy innych graczy, jeżeli oni nas zabiją, to tracimy cały ekwipunek i musimy zaczynać wszystko od nowa. Jeżeli my ich zabijemy, to możemy zabrać ich rzeczy, możemy znaleźć jakieś takie różne domki i w nich się jakby okopać, obudować możemy te domki. Możemy grać w ekipie, możemy grać sami. Samemu się gra trochę ciężko, bo dużo osób niestety biega w ekipach, a tutaj jest tak, że żeby kogoś zabić, trzeba do niego strzelić naprawdę wiele razy, trzeba go trafić najmniej z tych słabszych broni, więc jeżeli jest kilka osób, to będzie nam bardzo ciężko. Naprawdę trzeba być umiejętną osobą, żeby zabić solo jakąś tam grupę osób, ale gra jest całkiem fajna, całkiem przyjemna. Ja grałem wczoraj trochę, udało mi się zabić kilka osób, też zginąłem kilka razy oczywiście. Jakby też głównym wątkiem tej gry jest to, że planetę opanowali kosmici chyba, tak? Bo tutaj są też kosmici, którzy występują i są bardzo trudni też do zabicia. Trzeba na nich dużo amunicji. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie sami w grze. Pamiętajcie, łapa w górę, komentarz. Nowe osoby oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeżeli wam się będzie to podobało, to będę tego nagrywał więcej. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to gra głównie zrobiona bardziej pod streamy chyba. Wydaje mi się, że na streamach ta gra będzie po prostu ciekawsza, więc na pewno będę ją streamował, ale jeżeli wam się podoba, to będę wam też nagrywał takie odcinki. Dzisiaj pokażę wam mniej więcej, na czym polega ta gra. Sam nie jestem ekspertem jeszcze, ale pokażę wam jakby takie te podstawy, więc zapraszam was do oglądania. Dobra, słuchajcie, jestem już na serwerze, pokażę wam mniej więcej, jak ta gra wygląda. Powiedzmy, że w ten sposób. Nie zachwyca grafiką absolutnie. Grafika jest bardzo podstawowa. H1Z1 na przykład też ta grafika nie jest jakaś dobra. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo podobny model graficzny. Tu jest taka sprawa, że ja już mam pewne przedmioty, bo wylogowałem się i po prostu one mi zostały, tak? Ja na tym serwerze już trochę grałem, bo tutaj jest system levelowania, dlatego... Czekajcie, a co to jest? What the fuck? Tutaj w ogóle widzę, że są jakieś takie struktury kosmitów. To zaraz tam pójdziemy, wam pokażę wszystko, tylko chciałbym wam jeszcze pokazać pewne rzeczy. Mamy różne rodzaje broni. A, jeszcze jedna sprawa. Niestety dużo osób zarzuca tej grze, że jest pay to win. Z tym, że nie ma mikropłatności, ale jeżeli ktoś kupił droższą edycję gry, czyli na przykład tam gold, silver i tak dalej, to on na przykład od razu dostał wyższy level niż my i może używać lepszych broni i rzeczywiście te lepsze broni są trochę mocniejsze, aczkolwiek moim zdaniem to jakoś tam mocno nie przeszkadza. Więc mamy coś takiego jak statystyki, mamy level. Level idzie bardzo wolno, dostajemy level za zabijanie kosmitów, za zabijanie ludzi, za craftowanie, za chyba też zbieranie różnych rzeczy. No i tak to mniej więcej wygląda. Mamy też PK rating. O, widzicie, są różne starter paki. Ja mam zwykły, tak? Ten podstawowy. Tak, i tak to wygląda. Tutaj są jakieś statystyki, chociaż one coś nie... nie... A może i się zgadzają. 3 osoby zabiłem, 5 kosmitów. Może i tak. Akurat 0%. Dobra, mamy też craftingi. Tutaj mamy przedmioty do craftowania. Je też zbieramy na mapie w różnych budynkach, aczkolwiek one nam przy dedzie nie wypadają. Wypada nam tylko plecak, który zaraz wam pokażę. No i mamy tutaj do craftowania różne rzeczy. Mamy na przykład tarcze, mamy jakieś druty kolczaste, mamy barykady, tego typu rzeczy, pułapki, nawet jakieś widzę, że bronie można
podstawowe pancerze, jedzenie lepsze i za to, że będziemy sobie craftować. Po pierwsze mamy dobre przedmioty, a po drugie mamy... Nie wiem, po co mam craftować meteor, krystal. Może później do czegoś innego służy, jak się bije wyższe jeszcze levele. Więc możemy sobie to wszystko craftować. Mamy też mapę. I jak widzicie, ta mapa jest duża. Naprawdę duża, bo z jednego miejsca do drugiego się, no, trochę biegnie, tak? Nie jakoś bardzo dużo, nie bardzo długo, no ale trochę trzeba przebiec. Mamy też, możemy sobie tam naszą postać ubrać, aczkolwiek to trzeba odblokować. Nie wiem, w jaki sposób to trzeba odblokować. DC Common Clothing, czyli przez otworzenie Cosmetic Boxa 1 możemy sobie to zdobyć. Nie wiem, czym jest ten Cosmetic Box, więc wam nie powiem, ale tych opcji kustomizacji postaci jest dużo, tak? Jest dość dużo. Przynajmniej fryzury i ryje możemy sobie wybrać. Aczkolwiek tutaj tych dodatków już na razie nie. Nie można ich też kupić za kasę chyba, więc się jakoś je tam zdobywa. No i mamy tutaj ekwipunek nasz i to jest nasz plecak. I ten plecak przy Deadzie nam wypada. Ja zabiłem dwie osoby i też trochę grałem i rzeczywiście zebrałem z nich trochę lota. Mamy różne amunicje, mamy bronie. Możemy mieć jedną broń podstawową i jedną podręczną. Nie mam podręcznych, mam tylko takie duże. No i tu jest na przykład na level 10. Zabiłem typa, który miał level 10 i nie mogę użyć jego broni niestety. Mamy apteczki, mamy jedzenie, mamy wodę, możemy zrobić ognisko, mam lornetkę, mamy jedzenie. Musimy to jeść, bo tutaj w lewym dolnym rogu, tak jak widzicie, mamy jedzenie, picie, staminę, życie i ten taki pancerz i tak dalej, i tak dalej. Mamy też kustomizację karabinu, to też wam pokażemy, pokażę szybko. Tylko że te rzeczy chyba musimy zebrać. Ja póki co mogę na przykład sobie amunicję zmienić na inną, ale to jedyne co. Chyba po prostu się zbiera jakoś. Może też od levela zależy, nie wiem. No i w sumie tyle, tak? Zobaczmy tutaj co jest, bo to jest jakieś dziwne. A zaraz pójdziemy do miasta. A fajne jest to, że tutaj wiecie, no trzeba się skradać. Ja wczoraj grałem. O, tam jest. O ty kurde, i rodzi się kosmito obok mnie. What the fuck, nienawidzę tego, mam mało amunicji. Ale muszę go zabić, bo będzie za mną gonił i gonił. A mają dużo życia, to wam też pokażę. Wiem wam, że łatwo patrzę. Mam nową broń taką, a nie wiem co kliknąłem. Mam taką nową broń. Wolfstorm Kog i powiem wam, że inną bronią naprawdę długo musiałem go cisnąć. Z tych potworów, z tych kosmitów niestety nic nie wypada oprócz expa, więc trochę lipa. Fajne jest to, że za headshota dostajemy więcej expa niż za zwykły strzał. Widzę, że mam trochę mało FPS-ów. Ustawiłem na ultra, więc będę musiał sobie zmienić na high. I postaram się to zrobić. To chyba tamten kosmita się teleportował do mnie. I nie wiem, ciągle słychać jakieś małpy. Nie wiem skąd są te małpy. Gdzie jest tamten kosmita? O ty kurde, ktoś do mnie strzela chyba. Nie, do kosmity strzela. Idę go dojechać. Tego typa. Kurde, kosmita akurat za mną, nie? Holy shit, prawie zginąłem, szybko apteczka. Zajebiście. Od tych kosmitów nie da się za specjalnie uciec. Nie wiem, czy otwierać go, czy... Mógł też zgrać z kimś. Dobra, otwieramy. Miał taką samą broń jak ja. Miał też pistolet podręczny, to weźmiemy. I zobaczmy jego plecak, co miał. Może miał dużo amunicji na przykład. Chętnie wziął. To mi się tutaj gdzieś przeniosło, nie wiem czemu. Czekajcie. Nie wiem, czy to tak biorę, czy to ja tego nie biorę, czy biorę. Amunicja najważniejsza, żeby wziąć.
Tu miałem jakąś broń wcześniej. Adrenalin. Dobra, wiecie co? Muszę sobie wejść w mój ekwipunek i powyrzucać duże rzeczy, bo ja mam jakieś takie żarcie, coś takiego, więc ja to wszystko były jakieś papryki. Tego żarcia mam rzeczywiście za dużo po prostu, nie jest mi aż tyle potrzebne, więc wolę sobie wziąć banany, jakieś trzy to mogę zostawić, jak są trzy to spoko. Jakaś pusta butelka mi nie jest... Chyba ktoś biegł. Tutaj dużo tych kosmitów jest. Dobra, wiecie co? Przeniosę sobie to tak. Właśnie zastanawiam się, czy to mi się przynosi, jak klikam prawym przyciskiem, ale chyba tak. Ale nie jestem pewny. Ta broń to sobie ją zostawię. Tutaj nie jest mi potrzebna. Mogę ewentualnie jeszcze zrobić coś takiego. A już nie mogę. Dobra, to nieważne. To też zostawiam, to mi nie jest potrzebne. Ładnie poszło. Fajnie, że udało się na początku już kogoś zabić, bo to jest zawsze no fajna sprawa po prostu. Teraz tak. Teraz tak. Mam jakiś tam pancerz. Co prawda trochę mam ubytku na tym pancerzu. Życie samo się też leczy. Oprócz tego, że możemy się podleczyć sami. To jest najlepsza apteczka w ogóle, więc. Kurde, no i widzicie. A, cholera, dużo rzeczy miałem. No ale to nawet lepiej, bo będę mógł wam pokazać, jak na początku jest bardzo trudno. Dwóch było zresztą, nie wiem. Że jakbym się w krzaki schował. Byłem pewny, że sam jestem. Ale niestety. Więc tak, spiby się, słuchajcie, bez niczego totalnie. A przynajmniej wiem, gdzie jestem, bo już się tutaj kilka razy respiłem. Także szkoda. Chyba expa straciłem. Czy mi się wydaje? Tam coś było, że straciłem expo, ale nie, nawet dużo zyskałem teraz za zabicie tego i tego, a wcześniej jakoś tak dużo nie zyskiwałem. Mamy coś takiego jak Welcome to the Game Bug, mamy ich 5 na samym początku i możemy je sobie użyć, tam chyba są jakieś bronie po prostu na początek. Ja jeszcze tego nie używam, bo one nie wypadają przy śmierci, chcę sobie to zachować na jakąś lepszą okazję. Tak mi się wydaje. Fajne jest to, że serwery są podzielone, przynajmniej tak widać, tak to jest ukazane. Że na jednych serwerach grają gracze tam do 14 poziomu i na innych w górę. Jak kucamy, to nas nie słychać, więc to jest też dobra rzecz. Jak gdzieś wchodzimy do jakiegoś budynku, warto kucać, zanim wszystko przeszukamy. Takie beczki, puszki bardziej, to jest po prostu odgłos z gry, żeby nas trochę rozproszyć, tak mi się wydaje. To nie jest tak, że ktoś tam jest na górze i tą beczkę przesunął. Dobra, wydaje mi się, że mogę biec, najwyżej zginę. No, na razie nawet nie mam karabinu, więc jak nie mamy karabinu, to trzeba to olać, takie kucanie, no bo i tak nikogo nie zabijemy, i tak nic nie zdobędziemy, a nie ma to sensu, żebyśmy się jakoś tam bardzo wysilali. Mam shotguna, ale tylko cztery naboje do niego, więc sprawdźmy jeszcze na górze. Shotguna mi się słabo strzelało jak na razie, najlepszy był ten Wolfstorm, ale... Są też inne bronie, po prostu jeszcze takie elitarne, jakby dla tych ludzi chyba, co zapłacili po prostu więcej za tą grę. Kasy. Chyba, że oni po prostu te bronie znajdują lepsze, ale... Tak do końca to nie wiem. Mam jakiś karabin. Dobra, to na razie wszystko, co się... Czemu tab klikam? A, wiem czemu tab klikam, bo w Rasta grałem dużo. Dobra, 9 naboi mam do tego, pół automatu. Kurczę, szkoda, że mnie zabili. Dużo rzeczy miałem już. No ale na tym polega ta gra, że raz mamy, a później nie mamy, niestety. Fajnie, jak kogoś my zabijemy i zabieramy mu wszystko, co ma, co jest chamskie, no ale możemy go zostawić, oczywiście, możemy go puścić, ale nigdy nie mamy gwarancji, że on nam nie strzeli później w plecy, nie? Wydaje mi się, że mogę tu biec, aczkolwiek. Powiem wam, że raz było tak, że obserwowałem tą chatę z tego balkonu. Stałem tutaj 20 minut, gdzieś chodziłem. I postanowiłem, że przejdę się. I się okazało, że koleś, właśnie ten, od którego zdobyłem karabin na wysokim levelu, kampił cały czas, co najmniej te 20 minut w kiblu, nie, tutaj. I to nie tak, że AFK, tylko Beskitu kampił, bo
zaczął pierwszy do mnie strzelać. Ja sobie tutaj chodziłem, zbierałem sobie rzeczy, pyk, 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 zbierałem, patrzę do kibla, pum, koleś siedzi w kucki w kiblu, nie? Więc trochę śmiesznie. Takiego shotguna też warto wziąć, mimo że już mam. Po pierwsze, znaczy tak, ja robię coś takiego. Jeżeli mam dwie takie same bronie i biorę, to po prostu ją outloaduję i wyrzucam, bo jakiś inny gracz może ją sobie zdobyć, co nie, dzięki temu. A jak nie ma, to też bez sensu jest zabijać kogoś, kto nie ma broni, bo to jest lipa. Więc ja robię w ten sposób, ja mam amunicję, a amunicję on możliwe, że ma, tak? A nie ma karabinu. Ja tak często mam, że mam dużo amunicji, a jeszcze nie udało mi się broni na przykład znaleźć. Tutaj raczej dawno nikogo nie było, bo wszystkie rzeczy leżą. Aczkolwiek zawsze oczywiście ktoś tu może przyjść, co nie? A my możemy sobie podróżować tak jak chcemy. Jest tutaj naprawdę dużo do podróżowania po całej mapie. Tutaj też jest jakiś taki content, którego jeszcze do końca nie znam, ale jest przejmowanie jakichś takich miast i blokad. Bo tutaj są jakieś frakcje, coś w tym rodzaju. I można to sobie przejmować w jakiś tam sposób. I mamy też jakiś taki skarbiec, że możemy, jeżeli zdobędziemy jakiś fajny przedmiot i chcemy ten przedmiot sobie zachować, to czekajcie, bo tutaj coś oni pisali po mojej śmierci chyba. One shot drop you. Nie, to do mnie nie akurat. To możemy sobie te rzeczy przyrzucić do takiego skarbca. Więc to jest fajna sprawa. Dobra, biegniemy tutaj. Sprawdzę, gdzie jestem dokładnie. Tak, pobiegniemy tutaj do tych dwóch miejscowości. Tam może coś znajdziemy. Ale tutaj o tyle fajnie w tym miasteczku. Ja się tutaj często respię, że tu kosmicie się nie respią. A na kosmitę trzeba dużo amunicji. Szczególnie jak widzicie, mam tę broń już gorszą. I z niej będę musiał dużo razy walnąć w takiego kosmitę. Ale spoko, level 1 nie skoczył teraz. Wcześniej mi tak nie skakał. Zabiłem jednego gracza, dwóch kosmitów i dostałem dużo, połowę expa, a wcześniej zabiłem z pięć kosmitów i dwóch graczy. I miałem pół pierwszego levela, więc teraz może dlatego, że więcej headshotów? A może jednak straciłem trochę expa za deady, bo miałem dużo takich deadów, że nie zdążyłem zdobyć broni i albo kosmita mi wyskoczył, albo po prostu jacyś gracze. Dobra, chodźmy tutaj. Leci nikt nie kampi, to jest takie. Chociaż wiadomo, w każdej grze tego typu ludzie mogą kampić wszędzie. Już się do tego przyzwyczaiłem. Arma. O Boże, ludzie tam po prostu w armię ludzie potrafili. Your inventory is full. A, widzicie, ja nie mam plecaka. Ludzie potrafili kampić 2 godziny, 3 godziny. Czekajcie, muszę, nie mam plecaka. Muszę wyrzucić te rzeczy. Albo zjeść chociaż. Wyrzucam, nie lubię warzyw, wiecie. Wyrzucam. Weźmy sobie tu jeszcze apteczkę, tutaj tak. Clean water, dobra, to mogę wziąć. Wodę oczywiście trzeba przegrzać, jeżeli mamy, przygotować, jeżeli mamy nieprzygotowaną. Rozpakujemy sobie z tego amunicję. Wyrzucamy i dzięki temu mam troszkę więcej. Niedużo co prawda, ale trochę jest więcej. Gdzieś tu powinien być plecak, zaraz znajdziemy. Tutaj mamy plastry. I właśnie dlatego uważam, że ta gra jednak jest lepsza. Tu mamy plecak. Pod streamy, bo tutaj no, minęło już 18 minut, a za dużo się nie wydarzyło. Co prawda omówiłem wam grę, kosmita i gracze inni i zostałem zabity i zabiłem. No ale to tyle w zasadzie, nie? Jakiś koleś ma podobny nick. Razjetl, nie wiem co to, jakiś ruski. Zamienimy sobie, żeby miał więcej miejsca. Podoba mi się taka kustomizacja broni, że możemy sobie zrobić lepsze bronie, aczkolwiek no trochę szkoda, że chyba na jakimś lewe, co to jest? Jakiś raca tutaj strzela. Tu gracze strzelają?
Bardzo łatwo się znaleźć, jeżeli gracie w ekipie i się zrespicie chyba w innych miejscach, bo się chyba zazwyczaj respisz w jakimś losowym miejscu. Bo po prostu mówicie, obok jakiego miasta chcecie się spotkać i się spotykacie, unikacie walki i tak dalej. No, jak gracie w drużynie, to macie tu bardzo łatwo. Nawet już... Kurde, kosmita gdzieś się... Nawet jakbym tu wszedł na górę, to ten kosmita za mną wejdzie. Albo się steleportuje do mnie, bo one się też teleportują. Czyż może powinienem go zabić, bo to dużo expo. Gdzie ten? Chyba na dachu jest. To jest do kraftowania. Musi być... O kurde, ty, wystraszył mnie. Ale mnie wystraszył. Ja pierdzielę. Gdzie dużo więcej amunicji z tego idzie? Wystraszył mnie dziabno, no. Ktoś tam strzelał, słyszałem. Słyszałem jakieś strzały. Dobra, podleczymy się trochę. Leczę się samo, tylko że dzięki temu, że użyłem ten tam plaster. Tam gdzieś ktoś strzela, muszę tam iść. Tak, nie wiem co oznacza ta strzałka w dół. Może, że tam po prostu jest walka była? Nie jestem pewny. Albo jakiś taki zrzut, bo to są chyba też takie zrzuty. Ktoś tu jest, nie? Ktoś tu jest. Pytanie, czy jeszcze jest? To był akurat odgłos taki zwykły. Pytanie, czy jeszcze jest? Czy już sobie poszedł, tak jak ja, w kucki, nie? Że nie słychać. Ale ktoś tu na pewno strzelał. Jak ja wchodzę do budynku, to no, muszę uważać bardzo. Bo jest bardzo dużo różnych dziur w budynkach, w ścianach i tak dalej. Trzeba po prostu na to uważać. Nade mną jest jeden. Jeden jest też tam. Wydaje mi się, że jeden jest na dachu. Nade mną. Jeden jest też tutaj. Dwóch na 100%. Na 100% dwa karabiny słyszę. Pytanie, czy jeden jest tutaj. Ale idę. Mo najwyżej zginę. Trudno. No dużo, długo nie grałem. A jakbym zabił dwóch, byłoby zajebiście. Oni możliwe, że nie wiedzą o mnie. Nie wiem, gdzie są schody na górę. Chyba jest... Może siebie... Może dwóch do siebie strzela. Są schody. Nie mam tarczy żadnej, żadnego pancerza. O, porzucił w niego czymś. Chyba jeszcze muszę wejść wyżej. Chyba dwóch do siebie strzela, bez kitu. Kurde, myślałem, że to jest wyjście, nie? Muszę wejść wyżej, muszę wejść wyżej. Jak przeskoczę, to będzie słyszał mnie. Aj, kurde, no. You are killed by cheater. Dużo osób tu musiało być. Ale fajne, fajna jest ta adrenalinka, fajny jest ten klimat, mi się podoba, mam nadzieję, że wam też. Chcecie więcej? Czekam na komentarze, łapki w górę. Jeżeli jesteście nowi, pamiętajcie zostawić suba. Gra jak najbardziej w moim klimacie, lubię takie gry. Wydaje mi się, że ta gra jest fajniejsza od H1Z1 i warto ją zamienić. Teraz zobaczcie, tu jest jakieś jeszcze inne miasto, fajnie to wygląda, więc...
No tutaj myślę, że można dużo fajnie się pobawić przez wiele godzin. Tutaj są jakieś takie race. Nie wiem do końca, czy to gracze strzelają, czy może jakaś skrzynka jest na ziemi, z której właśnie jest taka raca wystrzelona, że na przykład warto tu przyjść i ich sobie zlucić. Więc ja Was zapraszam na kolejne odcinki. W dzisiejszym już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał po prostu do zobaczenia w następnych odcinkach na kanale Riser. W grze Shattered Skies i w innych również, także zapraszam. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.